Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwsze słuchowisko we wznowionym właśnie po latach cyklu. Scena teatralna Trójki. Tak, po latach powracamy do cyklicznej prezentacji Teatrzyku Zielone Oko. Rozpoznają Państwo ten głos? Dyrektor Teatru Polskiego Radia, ale zarazem reżyser słuchowiska, którego Państwo posłuchają już lada moment. Jest to spełnienie jednego z moich marzeń, naszych marzeń od lat. Staraliśmy się bardzo, by przywrócić ten legendarny cykl. Ja przeczytałem ponad 100 scenariuszy z przeszłości, szukając inspiracji, jakby to mogło wyglądać, żeby współczesnego słuchacza zainteresowało. Ja głęboko wierzę, że Państwo lubią dobre kryminały, chociaż znam ludzi, którzy reagują alergicznie, kiedy pada słowo kryminał, i ja wtedy patrzę im w oczy i myślę, że z kryminałami jest jak z jamnikami. Właściciele jamników dzielą się na tych, którzy przyznają się, że z nimi śpią, i na tych, co kłamią. Ja uwielbiam kryminały. Dla mnie niedościgłym wzorem i takim ważnym zdarzeniem literackim jest twórczość Henninga Mankella, niedawno zmarłego, i jego cykl o Kurcie Wallanderze. To rzeczywiście jest wielka literatura, nie tylko znakomite zagadki kryminalne, ale również ogromna wiedza o człowieku współczesnym. Co miesiąc, w ostatnią niedzielę, pojawiać się będzie sygnał. Nawiązujemy do tradycji, bo usłyszą Państwo ten stary sygnał z krokami, z krzykiem. Znakomity. Myślę, że młodsi słuchacze Trójki nie będą wiedzieli, dlaczego my tak bardzo kochamy ten sygnał, ale starsi może nawet łezkę uronią, że właśnie jak byli młodzi, to się bardzo bali, gasili światło w pokoju i słuchali. Rzeczywiście w przeszłości były świetne rzeczy, i światowe, i polskie. No więc Państwo domyślają się, chcemy do tych tradycji nawiązać, ale opowiadać o współczesności. Wracamy z taką bardzo wymagającą formą. Mówi się kryminał, kryminał, ale to jest naprawdę trudna bardzo sztuka. Autorką jest pani Izabela Żukowska, która debiutowała w minionym roku jako pisarka radiowa, a jest radiową dziennikarką. Kiedyś nawet w Trójce terminowała. I te kryminały, które zrobiłem wcześniej właśnie autorstwa pani Żukowskiej, nawiązywały do historii. To były utwory z czasów II wojny światowej. Co i więcej, tuż po niej... historii Gdańska i okolic. Tak jest. I proszę Państwa, utwór, no również akcja dzieje się w Sopocie, miejsce znane. Co jesteśmy w stanie niektórzy zrozumieć. Tak, w teatrze na plaży, realia do rozpoznania i zagadka kryminalna z kręgów artystycznych. A więc jesteśmy w teatrze, jesteśmy w Sopocie, czyli mamy to, co lubimy najbardziej, przynajmniej my po tej stronie. Oczywiście, to jest takie, mówiąc najprostszym językiem, pomieszanie realiów z fantazją, więc licencja poetyka odgrywa tutaj ważną rolę, ale też w przypadku kryminału dobrze jest, kiedy my możemy umiejscowić na mapie swojej wyobraźni te wydarzenia, które są opisywane w słuchowisku. Nam trochę brakowało właśnie takich utworów kryminalnych, sensacyjnych, których akcja toczy się nad Zatoką Gdańską. Bardzo liczymy też na Państwa dystans i poczucie humoru. Dodajmy, że w tym właśnie Teatrze na Plaży w ubiegłym roku odbył się pierwszy mini-festiwal Teatrzyku Zielone Oko i tam również były prezentowane adaptacje trzech powieści Izy Żukowskiej, trylogii trójmiejskiej. Nasze przedstawienia spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i w tym roku powtórzymy ten maraton z kryminałem. Ja wspomniałam o owym dystansie. Dystans, czyli pewien rodzaj poczucia humoru, jest istotny w przypadku Teatrzyku Zielone Oko. To nie były takie bardzo na serio mordercze, krwawe historie, tylko zawsze gdzieś tam jakiś chochlik ukrywał się. Ja myślę, że to też jest taki znak rozpoznawczy naszego Teatrzyku Zielone Oko, które tam gdzieś mrugało do nas z tych starych odbiorników. Kto to pamięta? To wszystko jest umowne. Chcemy tylko pięknie opowiedzieć historie, które sprawią Państwu przyjemność. I tyle. Są też, niczego nie podpowiadam, ale są też takie utwory kryminalne, właśnie te pisane z dystansem, w których w zasadzie nie dochodzi do morderstwa. Ja chciałem, jak powiedziałem, nawiązać bardzo do tamtych cudownych tradycji. I to właśnie, że to jest teatrzyk. Takie zdrobnienie właściwe polszczyźnie i bawmy się w ten właśnie sposób. Ja z wielkim niepokojem czekam na Państwa reakcję, bo może już tak nasza wrażliwość się zmieniła, że Państwo z niechęcią będą w taki świat umowności wkraczali. No zobaczymy,
Jestem ciekaw. A pamięta pan dyrektor te teatrzyki, które powstawały za ścianą studia, w którym rozmawiamy? Tak, naturalnie. Ja wtedy zaczynałem swoją drogę radiową i realizowałem bardzo dużo tych teatrzyków. Bardzo bym chciał, żeby państwo po latach wspominali z takim rozrzewnieniem to, co my robimy, jak my wspominamy naszych poprzedników. To zaczynamy, panie dyrektorze? Zielone oko. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Spóźniłam się? To dobrze, bo już się bałam, że znowu będę ostatnia. No i znowu reżyser będzie mi wytykał, że nie potrafię posługiwać się zegarkiem. Ojejku, tu jest tak cudownie, że po prostu nie mogłam się zmusić do przyjścia. Morze, plaża. Chciałabym tutaj zamieszkać na stałe. To zamieszkaj. Gdyby to było takie proste. Mam 15 dni zdjęciowych w miesiącu, a na planie mojego serialu muszę być o 6 rano. Musiałabym spędzać noce w pociągach albo zamieszkać w hotelu. Czyli wyszłoby na to, że i tak nie mieszkam w Sopocie. Ona się przeniosła. Ona już jest? Przyszła niedawno, chwilę przed tobą. No proszę. A tyle słyszałam, że to taka gwiazda i zawsze się spóźnia. Kochanie, żeby zostać gwiazdą, trzeba być zdyscyplinowanym. Przecież się nie spóźniłam. Ona jest w garderobie. Widziałeś, jak wchodziła? Dalej jest taka piękna, czy się postarzała? Słuchaj, idź do garderoby, przywitaj się i zobacz na własne oczy, jak ona wygląda. I przestań mi już zadawać te pensjonarskie pytania. Dzień dobry, kochani. O, widzę, że pani Ani udało się być dzisiaj na czas. Cieszę się, cieszę. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Panie reżyserze, kawa latte. Z mleczkiem? Dziękuję ci, moja droga, bardzo dziękuję. Kawa z miodem? Kawa z miodem i proszę cię, Janku, nie komentuj. A, przepraszam, czy ja też mogłabym dostać taką latę z miodem? No, oczywiście. Dziękuję. No dobrze, skoro nasza gwiazda jeszcze nie przyszła, popróbujemy bez niej. Ale ona już przyszła, pan Janek spotkał ją, jak wchodziła. Tak? Tak. A w takim razie gdzie jest? W garderobie. W takim razie pójdę po nią. A wy skoncentrujcie się tutaj, skupcie się. Janek, zostaw ten telefon, nie jesteś nastolatkiem. Nasz reżyser jest dzisiaj w dobrym humorze. Pewnie się cieszy, że będzie miał w przedstawieniu taką gwiazdę. Hit gwarantowany. Ludzie będą walili drzwiami i oknami, żeby ją zobaczyć. Czy naprawdę nie możesz przerwać tej idiotycznej ekscytacji? Ona zaraz tu przyjdzie i stanie na scenie, a ty obok niej. Czy dalej będziesz się tak idiotycznie zachowywać? Ja tylko jej zazdroszczę. Mieszka sobie w takim miejscu, wszyscy ją znają. Co chwilę o niej piszą na portalach różnych. Może robić, co chce. Też bym tak chciała. Pracuj, kolejne. Tam. Ona. Co się stało? Panie reżyserze. Siadaj. Panie reżyserze, dobrze się pan czuje? No przecież widzisz, że nie. Dzwoń na pogotowie. Może to zawał. Nie. Nie. Policja. Policja. A kto policja? O co ci chodzi? Słyszysz mnie? Trzeba mu rozpiąć kołnierzy. Policja. Pogotowie. Reżyserowi chyba chodzi o nią. Tak. Dzwońcie na policję. Pogotowie. Ratunku! Ratunku! Co się stało? Ona nie żyje. Nie żyje. Co ty gadasz? Jak to nie żyje? Dostała tam zawał? Dzwońcie po pogotowie. Może jeszcze ją uratują. O czym wy mówicie? Boże Przenajświętszy! Halo? Pogotowie, halo? Halo, pogotowie? Dzwonię z teatru na plaży. Tak, z teatru na plaży. Koleżanka, nie wiem, chyba zasłabła. Nie wiem, nie rusza się. Krew. Mamuniu,
Nie wierzę, nie wierzę, nie, 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 nie. To nie jest możliwe, to niemożliwe. Nie, ja nie wierzę, ja... Krew, krew. Jaka krew? O czym ty mówisz? Leży we krwi. Nie, wydawało ci się. O, w mordę. Rzeczywiście. Proszę siadać. To pan ją znalazł? Kim pan jest? Prokurator Marek Konieczny, prokuratura rejonowa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku. Jestem reżyserem... Wiem, kim pan jest. Pytam, czy to pan ją znalazł. Czy to pan znalazł Denatkę? Denatkę? Kobieta lat... Wiem, kogo pan pyta. Po prostu nie mogę połączyć tego słowa z nią. Przepraszam, tak, ja ją znalazłem. Mhm. Czy dotykał pan zwłok? Słucham? Czy dotykał pan zwłok, kiedy ją znalazł? Próbował pan ją cucić? Przewracał? Tak, 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 oczywiście. Myślałem, że zemdlała. Chciałem pomóc. Dlatego ma pan krew na rękach? Tak. Nie zauważyłem. Wie pan, to takie nierealne. Tak, tak. Rozumiem. Może pan opowiedzieć, jak to się stało, to znaczy, jak pan ją znalazł? No, normalnie. Wszedłem do garderoby, a ona tam już leżała na podłodze. Wszedł pan, bo jej pan szukał? Czy była za późno? Za wcześnie? Czy umówiliście się w garderobie? Nie, nie. Mieliśmy rozpocząć próbę i moi aktorzy powiedzieli mi, że ona jest w garderobie. Choć nie zdarzało się jej to często, była punktualnie. Chciałem się z nią przywitać i powiedzieć, że zaczynamy próbę. Kiedy widział ją pan po raz ostatni? Po raz ostatni? Jakieś 2 tygodnie temu. Nie dziś? Nie. Mówię panu przecież, że poszedłem do garderoby, żeby się z nią przywitać. Rozumiem. Była pana dobrą znajomą? Co pan ma na myśli? Czy dobrze pan ją znał? Kiedyś. Tak, ale to było dawno. Nie mieliśmy kontaktu od kilku lat. Ale kiedy dostałem propozycję reżyserowania sztuki tutaj, w Sopocie, a ona przecież niedawno przeprowadziła się do Trójmiasta, no pomyślałem, że może zgodzi się zagrać w moim przedstawieniu. I to wtedy się pan z nią spotkał? Nie, zadzwoniłem do niej z propozycją. Spotkaliśmy się, kiedy przyjechałem do Sopotu. Czy coś zwróciło pana uwagę? A co pan ma na myśli? Czy sprawiała wrażenie czymś zaniepokojonej, czy... Miała jakieś problemy? Nie, wyglądała fantastycznie i sprawiała wrażenie, że tak się czuje. I powiedziała to panu? Że czuje się fantastycznie? Nie, nie musiała. Była taka radosna, że to od razu rzucało się w oczy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, na razie to wszystko. A. Dziękuję. Bardzo mi przykro. Kozak, co pani tu robi? Kto panią wpuści? Dzień dobry, panie prokuratorze. Wiedziałam, że się pan ucieszy na mój widok. Proszę stąd wyjść. Tu nie wolno pani tu przebywać. Dowiedziałam się, że w teatrze wydarzyło się morderstwo. A skąd się pani dowiedziała? Ktoś z teatru do mnie zadzwonił. Kto? O, nie zdradzam swoich źródeł. Tak wiem. Uważa pani... Że to, co pani robi, to dziennikarstwo. Jestem dziennikarką i zajmuję się informowaniem o tym, co wydarzyło się w naszym mieście. Bez względu na to, co pan o tym sądzi. Nie chodzi o to, co ja na ten temat myślę. Chodzi o to, że pani nie może tu przebywać, więc proszę wyjść. I zająć się informowaniem mieszkańców Sopotu o tym, co się rzeczywiście dzieje w mieście. A zatem coś się tutaj wydarzyło. Nic, o czym chciałbym z panią rozmawiać. Ale nie zaprzeczy pan, że coś się w teatrze na plaży stało. Coś, co sprowadziło tu policję, prokuratora i karawan z zakładu pogrzebowego. Nic pani nie powiem. W stosownym czasie prokuratura okręgowa wyda oświadczenie. Kiedy? W stosownym czasie. Czy w teatrze na plaży doszło do morderstwa? Skąd pani to wzięła? Domyśliłam się. Uwielbiam pani wyobraźnię. Już kilka razy poniosła panią zdecydowanie za daleko. Jeśli nie chce pan mówić, nie ma sprawy. Dowiem się na policji. Powodzenia. A teraz żegnam panią. Michalina? Tak, już. Jestem po przesłuchaniu. Nie, wcale nie był miły. Tak,
prokurator konieczny. Właściwie to był raczej niemiły. Nie, wcale nie jest przystojny i stary jest. Uważam, że jest stary za stary. Nie. Nie, wydaje mi się, że zupełnie nie wie, kto to mógł zrobić. No, pytał mnie o to, kiedy przyszła, kto był w tym czasie w teatrze, takie tam... Powiedziałam mu, co wiem. Ale właściwie nic nie wiem. Tyle, co powiedziałam tobie, tak? No, tak. Nie mam pojęcia, kogo już przesłuchał. Przecież nie mogłam go o to zapytać. Pytał, ale mu nic nie powiedziałam. Nie bój się. Wiem. Dobrze. Zadzwonię, jak tylko się czegoś dowiem. W teatrze Żałoba odwołali przedstawienia na najbliższy tydzień. Pogrzeb? Nie, jeszcze nie ma terminu. Dzień dobry, panie prokuratorze. To znowu pani. Chciałam się dowiedzieć, kiedy będzie pogrzeb tej aktorki zabitej w teatrze na plaży. Zapewne wtedy, kiedy ustali go rodzina. A są już wyniki sekcji zwłok? No przecież sekcja musi zostać wykonana. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani się tym zajmuje? To mój zawód. Nie musi pani grzebać w życiu innych ludzi. Nie przyszłam tu, żeby omawiać etyczne aspekty mojego zawodu. Brakuje pani tylko aparatu fotograficznego i mogłaby pani obstawiać serwisy plotkarskie. A dziś każdy może być paparazzi. A zdobywanie wiadomości, które interesują czytelników, to ciągle domena dziennikarzy. Dziennikarzy. Czy są już wyniki sekcji zwłok? A jak pani nie odpowiem, to przekupi pani kogoś w zakładzie medycyny sądowej? O, świetny pomysł, tak. Ale jeśli pan odpowie na moje pytanie, to nie będę musiała tego robić. A jeśli ja powiem pani, czy są wyniki sekcji, pani mi powie, kto panią zawiadomił o tym, co się stało w teatrze na próbie? A co to ma za znaczenie? Pani redakcja płaci za takie informacje, czy załatwia to pani po przyjacielsku? Panie prokuratorze, proszę pozwolić wykonywać mi moją pracę. Nie wywoływać we mnie wyrzutów sumienia, ani nie sprowadzać na drogę, którą pan uważa za właściwą. Wielka gwiazda, która wybrała do życia nasze miasto, została w tym mieście zamordowana. Ludzie są wstrząśnięci. Ludzie się przejmują. Kochali ją. Mieszkają w mieście, które od lat znajduje się na szczytach wszelkich rankingów dotyczących komfortu życia. Czuli się tu bezpiecznie. Ale okazało się, że mamy tu jakiegoś psychopatycznego mordercę, który postanowił zabić naszą ukochaną gwiazdę. Wszyscy czekają na wyjaśnienie tej sprawy. Boją się wychodzić z domu, bo każdy zastanawia się, czy za tym zabójstwem kryją się jakieś osobiste porachunki. Czy mamy do czynienia z psychopatycznym mordercą, który może zaatakować każdego, kto akurat wyjdzie mu w drogę. Gdybyśmy mieli do czynienia z kimś, kto morduje przypadkowo, zwłoki znaleziono by raczej w krzakach, w parku albo na Łysej Górze. Czy to znaczy, że ma pan już jakiegoś podejrzanego? Nie. Nic więcej pani nie powiem. Kiedy będziemy mieli sprawcę, zorganizuję konferencję prasową i dowie się pani wszystkiego. A nie może mi pan powiedzieć wcześniej, żebym wiedziała pierwsza? Nie. Dzień dobry. Witam pana, proszę do mnie. Dzień dobry. Dobrze, że panią widzę. To chyba pani. Nie, to nie moje. Ale widziałem, jak wypadły pani w teatrze. Panie Kazimierzu, proszę. Panie Kazimierzu, proszę siadać. Ładna dziewczyna. Kto? No, ta dziennikarka, z którą pan przed chwilą rozmawiał. Strasznie wścibska.
Chciałaby wiedzieć wszystko pierwsza, żeby publikować od razu na tym swoim portalu plotkarstwo zamiast rzetelnego dziennikarstwa. Klikalność. Słucham? Klikalność. Ilość kliknięć w artykuł. Kiedyś była słuchalność, oglądalność, a dziś najważniejsza jest klikalność. Dziennikarze internetowi mają hopla na punkcie klikalności. Kiedyś miałem znajomą. Wydawało mi się, że wie pan, to coś więcej. A ona tymczasem chciała tylko wywołać skandal z moim udziałem, żeby móc pisać o tym na stronie internetowej. Grałem wtedy w kilku filmach i uznała, że ludzie będą chcieli wiedzieć, co robię po godzinach. I co? Za nic. Kiedy się zorientowałem, odesłałem ją do diabła. Gdy pan, ja się czasem gubię we współczesności. Amerykanie mówią go with the flow. Trzeba płynąć z prądem i nie zastanawiać się za bardzo. Jak w morderstwie w afekcie. Nie wiem, nigdy nie popełniłem. Ale to pan widział naszą Denatkę jako ostatni. A co pan chce przez to powiedzieć? To, co właśnie powiedziałem. Że to pan ją widział po raz ostatni, żywą. Chyba mnie pan nie podejrzewa. Nie, że to jest idiotyzm. Czy znał pan ją dobrze? Znaliśmy się jeszcze ze studiów w szkole teatralnej. Byłem od niej o rok wyżej. Ale ją wszyscy znali. Co pan ma na myśli? Była śliczna, piękna i miała charyzmę. Kiedy wchodziła na scenę, wszyscy patrzyli tylko na nią. Od razu było wiadomo, że będzie gwiazdą. Utrzymywaliście kontakt po studiach? Nie wiem, co jakiś czas padaliśmy na siebie. Jakieś 6-7 lat temu graliśmy razem w teatrze. Raz czy dwa w słuchowisku Teatru Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji. Ale to było dawno temu. Dziś spotkaliście się po raz pierwszy od tamtego czasu? Tak, tak. To była pierwsza próba. Pan przyszedł pierwszy? Zgadza się. Kiedy pan wchodził, ktoś był w foyer? Była ta barmanka. Ktoś jeszcze? Nie wiem, chyba ktoś siedział przy barze. Nie, nie pamiętam. Ona przyszła dużo później? Jakiś kwadrans. Spotkaliście się? No tak, żeby wejść do garderoby, musiała przejść przez salę. Przywitaliście się? Tak. Rozmawialiśmy chwilę o tym, co wydarzyło się u każdego z nas. A potem poszła do garderoby. Powiedziała, że musi się skoncentrować. I? I poszła do garderoby. A potem przyszła Ania, za chwilę reżyser. To on znalazł ciało? Tak. Poszedł się przywitać. A znalazł ją leżącą na podłodze. Skąd pan wie, że leżała na podłodze? Był pan tam? Tak. Razem z reżyserem? Nie, nie, nie. Reżyser poszedł pierwszy, potem pobiegła Ania. Ona była bardzo podekscytowana tym, z kim będzie pracować. Ja poszedłem na końcu. Dotykał pan zwłok? Nie, no. Oczywiście, że nie. Dziękuję. To wszystko na razie. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Proszę usiąść. Dzień dobry. Proszę. Pani Anna Nowak? Tak, zgadza się. Czy pan mnie podejrzewa? O, a dlaczego pani tak sądzi? No, zostałam wezwana na przesłuchanie. Przesłuchuję wszystkich, którzy byli w teatrze w momencie morderstwa. To straszne, co się stało. Taka wspaniała aktorka. Znała ją pani wcześniej? Nie, miałam ją poznać na próbie. Przyszła pani później? Nie, byłam na czas. Nawet rozmawiałam o tym z panem Kazimierzem. Nasz reżyser jest bardzo punktualny i nie lubi, kiedy ktoś się spóźnia. Ja nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że była pani później niż Denatka. No tak. Znaczy, przyszłam, kiedy ona już była w garderobie. Ach tak. Poszła się pani przywitać? Widziała ją pani? Nie. Tylko o niej rozmawialiśmy. Znała ją pani? A co pan ma na myśli? Czy ją pani znała? Była gwiazdą. Każdy w tym kraju chyba ją zna. No nie o to mi chodzi. Pytam o to, czy gdzieś z nią pani grała. W filmie? W teatrze? Nie. Nie grałam z nią wcześniej. I nigdy jej pani nie poznała? No jak powiedziałam, ona była gwiazdą.
zaczynała karierę, kiedy ja się urodziłam, więc mam wrażenie, że była zawsze. A inni? Reżyser? Pan Kazimierz? Wie pani, czy coś mogło ich łączyć? No, nie wie pan? No nie, dlatego pytam panią. No podobno pan Janek, to znaczy pan Kazimierz, idiotycznie się nazywa, nie sądzi pan? Podobno on miał z nią kiedyś romans. Romans? A skąd pani to wie? No wszyscy o tym wiedzieli. To znaczy w szkole teatralnej wszyscy o tym wiedzieli. Ja nie rozumiem, może to pani wyjaśnić? No, kiedy byłam w szkole, ona uczyła... A więc jednak ją pani spotkała. Nie. Ja tylko na korytarzu kilka razy, ale nie osobiście, z daleka. No, podziwiałam ją. Wszyscy ją podziwialiśmy. Dobrze, a co z tym romansem? No, wszyscy wiedzieli, że ona ma romans z panem Jankiem, to znaczy z panem Kazimierzem. No, ja go wtedy jeszcze nie znałam. Byłam chyba na pierwszym roku, ale widzieliśmy, jak przychodził do szkoły. Wszyscy plotkowali. No, nie ma chyba w tym nic dziwnego, że dwoje dorosłych ludzi się ze sobą spotyka. No nie, jeśli nie mają współmałżonków, dzieci, psów, kotów, nie wiem, no, złotych rybek i nie udzielają wywiadów kolorowej prasie o tym, jak szczęśliwe życie z nimi wiodą, a wszyscy dookoła wiedzą, że to zwykła ściema. To znaczy, przepraszam, no, że to nieprawda. A czy wie pani, jak to się skończyło? No, po kilku miesiącach rozstali się, on się rozwiódł. Ktoś nawet zrobił zdjęcia, jak wychodził z żoną z sądu, a ona przestała uczyć. Potem też się rozwiodła, ale chyba nie z tego powodu. I wyjechała do Trójmiasta. A kiedy to było? To znaczy, kiedy mieli ten romans? Byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tak. Czyli 6 lat temu. Dobrze. Dziękuję pani. Na razie to wszystko. Na razie? Powiedziałam wszystko, co wiem. Wezwę panią, jeśli będę miał jeszcze jakieś pytania. Ale chyba nie podejrzewa pan, że to ja mogłam zrobić. Proszę pani, ja nikogo nie podejrzewam. Zbieram na razie informacje. Jeśli uznam, że ma pani jakąś informację, która będzie mi potrzebna, zaproszę panią jeszcze raz. A teraz... Ale pan Janek też na pewno tego nie zrobił. Ja tak chlapnęłam o tym romansie, ale to było bardzo dawno temu i oni na pewno się już pogodzili. Dziękuję pani. Do widzenia. Dobrze, no to dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ale... Nie powie pan nikomu, że to ja panu powiedziałam o tym romansie, prawda? Przecież mógł pan nawet przeczytać w tej gazecie, prawda? Robicie taki research chyba, nie? Do widzenia. Do widzenia. To pan? Dzień dobry. Chciałem się jeszcze rozejrzeć. No bardzo proszę. Czy w garderobie coś ruszano? W samej garderobie nie. Ale wynieśliśmy to, co stało w tym korytarzyku przed garderobą. Trzymamy tam rekwizyty przygotowane do naszych przedstawień. Dyrektor kazał je wynieść, żeby zrobić remont całości. Ale w garderobie jeszcze nikt nic nie ruszał. Dziękuję. Nie mieliśmy odwagi. Michalina? On tu jest. No jak to kto? Ten prokurator. Przyszedł się pokręcić po teatrze. Dobrze, zatrzymam go. Ale ty się śpiesz. No. Pa. Proszę pani, czy te drzwi w korytarzu są zawsze zamknięte? Jakie drzwi? W korytarzu, do garderoby. Tam nie ma żadnych drzwi. Nie ma? To znaczy, są drzwi do garderoby, ale są otwarte. Może pani zobaczyć, że są. Rzeczywiście. Nie wiedziałam, że tam są. Pracuję tu 3 rok, a nigdy ich nie zauważyłam. Myśli pan, że tamtędy uciekł morderca?
Najpierw chciałbym się dowiedzieć, czy te drzwi są zamknięte na stałe. Czy ktoś ma do nich klucz? Nie. Nie ma? Nie. Nie! Co? Niech pan nie przechodzi pod drabiną. A dlaczego? Nie wolno, przesąd, nie zna pan? To przynosi pecha. Wierzy pani w przesądy? Każdy w teatrze wierzy. Nie wie pan? Nie. A w jakie przesądy wierzy każdy w teatrze? Na przykład nie wolno gwizdać, żeby nie zostać wygwizdanym. Albo klaskać na próbie generalnej, albo wchodzić na scenę lewą nogą. Pawie pióra na scenie to nieszczęście. A kiedy spadnie na ziemię egzemplarz sztuki, to trzeba przydeptać kartki. A! Co się stało? Krzyż. Krzyż na scenie wróży śmierć kogoś z zespołu. Chyba nie wierzy pani w takie zabobony. No nie. Ale kiedy się na okrągło przebywa z aktorami, to wie pan, człowiek zaczyna wątpić. Halo, halo? O, to znowu pani. Oho, pan prokurator. Co za zbieg okoliczności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham panią. Chciałabym się rozejrzeć. Piszę o sprawie morderstwa tej aktorki. Pan prokurator milczy jak grób, a ja chciałabym przekazać naszym czytelnikom jakieś wiadomości. Wszyscy zastanawiają się, kto zabił ich ukochaną gwiazdę. W takim razie niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. Ja muszę wracać do baru, bo jestem sama. Teatr nie pracuje, ale foyer nie może być puste. No. I co, panie prokuratorze? Czy ma pan jakieś podejrzenia? Jakieś tropy? Podejrzanych? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Rozmawiał pan już z Janem Kazimierzem? A dlaczego? Przecież miał z nią romans. A skąd pani o tym wie? Przecież sama o tym pisałam. Kiedy przyjechali razem do naszego Sheratona, paparazzi siedzieli za każdym krzakiem w parku. Tak? I o czym pani jeszcze pisała? Powiem panu, ale pod jednym warunkiem. Zdradzi mi pan, na jakim etapie jest śledztwo. Nie. Nie? Nie. Muszę wracać do prokuratury. Żegnam panią. I co? Co? Czy udało się czegoś dowiedzieć? Nie. Mówiłam ci, że to Butsa tobie coś powiedział? Nie. Rozmawialiśmy o przesądach. O przesądach? Wiesz, że on wśród rekwizytów znalazł krzyż? No i co z tego? Przecież to zapowiada śmierć kogoś z zespołu. No to głupie zabobony. Ale się sprawdziło? Ona nie żyje. Mówił coś jeszcze poza omawianiem przesądów? Znalazł drzwi w korytarzu do garderoby. Jakie drzwi? Zwykłe drzwi. Zamknięte. Były zawsze zastawione rekwizytami, jakimiś kartonami, meblami. A teraz, kiedy dyrektor kazał wszystko wynieść, okazało się, że tam są drzwi. Zamknięte, ale są. On myśli, że morderca uciekł tymi drzwiami? Ja nie wiem. Może tak. Ale do tych drzwi nie ma nawet klucza. Pracuję tu 3 lata, a nie wiedziałam, że w ogóle tam są. Mogę je zobaczyć? No jasne, ale nic tam nie znajdziesz. Pusty korytarz. Tylko nie wchodź do garderoby. Dyrektor zabronił. Dlaczego pan nie był ze mną szczery? O co panu chodzi? Zeznał pan, że znał pan Denatkę przelotnie ze studiów. Tak, bo to prawda. I że 6-7 lat temu graliście ze sobą po raz ostatni w teatrze. To też prawda. Ale nie powiedział mi pan, że mieliście wtedy romans. Bo to była nasza prywatna sprawa. Nie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z morderstwem.
Pan myśli, że ja po tylu latach zamordowałem ją w związku z tamtym romansem? Przecież to jakaś bzdura. Ten romans zniszczył panu życie osobiste. Rozwiódł się pan z żoną, prawda? I tak bym się z nią rozwiódł. Nasze małżeństwo skończyło się dużo wcześniej. Pan rozwiódł się z żoną, a ona nie rozwiodła się z mężem. Wystawiła pana. I myśli pan, że teraz postanowiłem się na niej zemścić? Przecież to głupota. A kto panu powiedział o naszym romansie? Nikt nie musiał mi o nim mówić. Wystarczyło otworzyć gazetę. Reżyser. To on panu powiedział. Tak, na pewno on. A powiedział, ile musiał ją prosić, żeby zgodziła się zagrać w naszym przedstawieniu w teatrze na plaży? Bo ona go nienawidziła. Nienawidziła od lat. Kiedy była młodą aktorką, on przegonił ją z teatru, wyrzucił z próby i zakazał występu w przedstawieniu, które przygotowywał. Powiedział, że nie ma niczego poza biustem. Że mózg jej w ten biust poszedł i on nie będzie z nią współpracował. A potem ona została wielką gwiazdą i kiedy on chciał ją zaangażować, to go wyśmiała. Ale teraz się zgodziła. A no właśnie. I to pana nie interesuje? Nie wydaje się panu podejrzane? Może on ją czymś zaszantażował? Może jej groził? Jest pan zatrzymany w charakterze podejrzanego o popełnienie morderstwa. Słucham? Żartuje pan chyba. Co za nonsens? Halo? Prokurator Marek Konieczny. Mam tu zatrzymanego. Tak, trzeba go zabrać. Dziękuję. Panie prokuratorze, czy to prawda, że Jan Kazimierz został zatrzymany? Tak. Pan naprawdę go podejrzewa? Ja znam go od lat. A to niemożliwe. No jest zarozumiały, skupiony na sobie, ale nie zrobiłby tego. No, nie zabiłby nikogo. On nawet much nie zabija, tylko łapie i wypuszcza. Przecież ktoś taki nie morduje ludzi. Pan wybaczy, ale nie omawiam spraw, które prowadzę. Na pewno nie ze świadkami. A. No, to w takim razie po co mnie pan tu wezwał? Czy to prawda, że był pan z Denatką skonfliktowany? O co pan chodzi? Nie rozumiem. Wiem, że wyrzucił ją pan z teatru. A wcześniej obraził i poniżył. Podobno przez długie lata miała do pana żal za to, co się stało. Tak, to prawda. I nie chciała u pana grać. Tak. W takim razie jak pan ją namówił, żeby zagrała w Sopocie? No cóż, to nie było trudne. Słucham. Rzeczywiście, kiedyś na początku jej kariery nie zachowałem się najlepiej. Ale ja też byłem młodym i ambitnym reżyserem, pryncypialnym i autorytarnym. Chciałem nad wszystkim panować i nie dopuszczałem myśli, że ktoś, znaczy jakiś aktor, może wnieść cokolwiek od siebie. A ona chciała zagrać inaczej, niż to sobie wymyśliłem. Wyrzuciłem ją wtedy ze swojego przedstawienia. Ale po premierze okazało się, że nie miałem racji. To była porażka. Bardzo to przeżyłem. Jednak zrozumiałem, że trzeba słuchać tego, co inni mają do powiedzenia o swojej roli. I pozwalać, by sami tworzyli postaci, które grają. No, poszedłem wtedy do niej i przeprosiłem. I wbrew temu, co myśleli inni, ona wcale nie miała do mnie pretensji. Dzięki temu, że ją wtedy wyrzuciłem z teatru, poszła na casting do swojego pierwszego filmu i dostała rolę, która przyniosła jej sławę i zrobiła z niej gwiazdę. Zawsze powtarzała, że została gwiazdą filmu dzięki mnie. A prawda jest taka, że kamera ją kochała. Była naturalna i autentyczna. I widzowie natychmiast to kupili. Czyli wasz konflikt nie trwał przez całe lata? Lata? Nie, skądże. Ale odrzucała pana propozycję. Nie chciała grać w teatrze. Postawiła na film. Zatem dlaczego przyjęła propozycję tym razem? A od kilku lat mieszkała w Trójmieście. Nie grała już w filmach tak często jak kiedyś. Zainteresowała się więc teatrem. Grała w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Szekspirowskim. Planowała współpracę z Teatrem Miejskim w Gdyni. Kiedy dostałem propozycję reżyserii w Teatrze na Plaży, od razu pomyślałem, że musi zagrać. Śmiała się, że z premedytacją zbuduje postać zupełnie inaczej, niż ja to sobie wymyśliłem. Dlaczego zaangażował pan Jana Kazimierza? Wiedział pan, że mieli kiedyś romans? Panie prokuratorze, aktorzy ciągle się w sobie zakochują. To nie jest praca od 8 do 16. Tu się pracuje na emocjach. Ludzie się nienawidzą albo kochają, ale nie mogą pozostać obojętni.
a Janka sama wskazała. Jak to? No, była pierwszą aktorką, z którą rozmawiałem o tym przedstawieniu. Kiedy się zgodziła, żeby zagrać, zapytałem o to, kogo widzi w pozostałych rolach. To ona wskazała Janka i panią Anię. Panią Annę Nowak? Tak, tak. Pani Ania była kiedyś jej studentką. Jest pan pewien? No, jak najbardziej. Powiedziała mi, że to bardzo zdolna aktorka, tylko że od początku nastawiona bardziej na bycie celebrytką niż rzetelną artystką. Co pan ma na myśli? Mogłaby grać poważne role w teatrze, ale wolała wziąć jakąś podrzędną rulkę w serialu. Podobno od początku ekscytowała się tymi wszystkimi ściankami, celebryckimi plotkami. A gdyby ktoś dobrze ją poprowadził, miałaby szansę zaistnieć jako poważna aktorka. A co wspólnego z tym miała Denatka? Przez krótki czas uczyła w szkole teatralnej, znaczy Akademii Teatralnej na Miodowej w Warszawie. Wyłowiła panią Anię w swojej grupie, próbowała uświadomić jej, że ma talent, którego nie powinna marnować na byle co, ale w związku z różnymi perturbacjami życiowymi zrezygnowała z tej pracy i straciła za nią kontakt. Dobrze. Na razie dziękuję. Nie zatrzyma mnie pan? Nie. Dlaczego? A, bo myślałem, że, no wie pan, wszyscy jesteśmy podejrzani. Proszę pana, to nie książka, tylko rzeczywistość. Czytał pan? Kiedyś. Prokurator, który lubi kryminały? Dla relaksu. Dziękuję panu. Czy wie pani o tym, że dostała pani rolę w Teatrze na Plaży z polecenia Denatki? Nie. To znaczy... To niemożliwe. No rzeczywiście, skoro się nie znałyście. No właśnie i... Nie jest prawdą, że była pani jej studentką. Co? Dlaczego pani kłamie? Nie, ja... To nie teatr, tu się mówi prawdę. Och, ja nie sądziłam, znaczy... Ja nie sądziłam, że ona mnie pamięta. Dobrze, proszę od początku. Znałyście się ze szkoły teatralnej? Tak, byłam... No tak, no... No byłam jej studentką. Nie była pani ulubioną wykładowczynią? Miałam przez nią poważne kłopoty. Myślałam nawet o zmianie uczelni. Uważała, że nie powinna być pani aktorką? Ciągle... Ona ciągle była niezadowolona z tego, co robię. Urządzała mi awantury, że szczytem moich możliwości aktorskich będzie reklama pasty do zębów. Dostałam przez nią nerwicę, spadłam w bulimię. Wie pan, co to jest? Najpierw się człowiek obżera do nieprzytomności, a potem zwraca to wszystko, co zjadł i to wszystko, co z niego wyleci. I jedno i drugie zazwyczaj w samotności. Męczyłam się z tym jeszcze kilka lat po jej odejściu. Rozumiem, że nie darzyła jej pani sympatią. Nie. Była wredną babą. Ale ja jej nie zabiłam. Przecież to nie był powód, żeby komuś odbierać życie. A dlaczego zdecydowała się pani przyjąć tę rolę? Przecież wiedziała pani, z kim będzie grać. Nie bała się pani, że bulimia powróci? Nie. Chciałam jej pokazać, jak bardzo się myliła. Nie przyszło mi do głowy, że dostałam tę rolę, bo ona tak chciała. Zabiła ją pani? Nie, no oczywiście, że nie. A co, zamknie mnie pan? Nie, pani motyw jest za słaby. Może już pani iść. Dziękuję pani. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Panie prokuratorze, rozumiem, że zmienił pan zdanie i powie mi pan, na jakim etapie jest śledztwo. A pyta pani służbowo czy prywatnie? Oczywiście, że służbowo. Pamięta pani ten klucz? No klucz, klucz, jak klucz. Poprosiłem, żeby wymontowano drzwi z korytarza do garderoby. O, to one. Nie rozumiem. Pasuje. A i co z tego? Ten klucz wypadł z pani torebki. Co? Nie, nie.
Absolutnie nie. Widział to aktor Jan Kazimierz, który zeznał tak w czasie przesłuchania. Myli się. Ja nie znam tego klucza. Nie wiem, skąd go pani wzięła. Barmanka, która pracuje tu 3 lata, twierdzi, że nie wiedziała nawet, że te drzwi istnieją. No właśnie, ona nie wiedziała, że istnieją, chociaż pracuje tu od dawna. A ja miałam przez nie uciec? Ja nie powiedziałem, że pani przez nie uciekła. Nie. Nie. Pan mnie podejrzewa? Na kluczu znaleziono pani odciski palców. Ale skąd pan wie, że to są moje odciski? Przecież nie pobieraliście ode mnie. Zostawiła je pani wszędzie. Nie trudno było o materiał porównawczy. Nie, nie, to... To jest... To nie jest żaden dowód. Co to w ogóle za pomysł? Ja informuję o wydarzeniach. Nie kreuję ich. Zastanawia mnie właśnie motyw. Bo nie mogę go znaleźć. No widzi pan. Nie ma żadnego motywu. Po co miałabym mordować jakąś aktorkę? Gwiazdę. Choćby była najjaśniejszym słońcem. Po co miałabym ją zabić? Mówiła pani, że relacjonuje tę sprawę na portalu. Tak. I wszyscy interesują się tym, kto zabił. No oczywiście. Czyli ilość kliknięć musiała wam ogromnie wzrosnąć. Do czego pan zmierza? Chciała pani być jak najlepiej poinformowana, jako pierwsza przekazywać informacje. Każdy dziennikarz tego chce. Czy nie groziło pani zwolnienie? Z powodu zbyt małej klikalności pani artykułów nikt nie chciał czytać tego, co pani napisała. Nieprawda. Pani szef powiedział, że jeśli nie zwiększy się ilość kliknięć, czyli nie wzrośnie zainteresowanie, wyleci pani z roboty. I myśli pan, że ja z tego powodu zabiłam człowieka? Ludzie zabijają z różnych powodów. Nie ma pan dowodów. Mam klucz i zeznania pani Moniki, barmanki. Jakie zeznania? Wiem, że pani zapłaciła jej za informowanie o tym, co się dzieje w teatrze. Ona to panu powiedziała? Wiedziałam, że to idiotka. Spotkałyście się 2 tygodnie temu. Nikt nie przypuszczał, co się może wydarzyć. Wtedy ukradła pani klucz? Ja nie chciałam zrobić jej krzywdy. To był nieszczęśliwy wypadek. Chciałam ją tylko nastraszyć. Żeby zrobił się szum, a ja mogłabym o tym napisać. Zrobić wywiad na wyłączność. Chciałam zachować pracę. Chciałam udowodnić, że się do tego nadaję. Dlatego postanowiła pani trochę podkręcić rzeczywistość. A co innego mogłam zrobić? Panie prokuratorze, to naprawdę był wypadek. Chyba nie myśli pan, że ja mogłabym kogoś zabić tak z zimną krwią? Proszę pani, moim zadaniem jest dojście do prawdy, a nie dywagacje. Czy pani mogłaby, czy nie, coś zrobić? Mam dowody na to, że pani zabiła. Jeśli udowodni pani, że to nieprawda, będzie pani wolna. Jeśli moje argumenty w sądzie zwyciężą, pójdzie pani do więzienia. Ale ja naprawdę nie chciałam. Ja naprawdę tego nie chciałam. Miałam przy sobie pistolet-zabawkę. Chciałam ją postraszyć. Chciałam, żeby przyszła do nas i powiedziała, że ktoś ją zaatakował. Byłoby dochodzenie i afera na całą Polskę. O to chodziło, a nie o to, żeby ją zabić. Ale tak się jakoś to wszystko potoczyło. Ona chciała krzyczeć. Uderzyłam ją w twarz, żeby ją uciszyć, a ona zatoczyła się. Wpadła na drabinę, upadła i uderzyła głową w krzyż, który wystawał ze stojącego obok kartonu. Potem zalała się krwią i umarła. To naprawdę był wypadek. Nieszczęście. Pech. Jeśli to pani udowodni, będzie pani sądzona z artykułu 155 Kodeksu Karnego. Co to znaczy? Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. O Jezu. Myślę, że teraz powinna pani znaleźć adwokata. Polecam najczęściej googlowanego. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Izabeli Żukowskiej pod tytułem Próba. Wystąpili reżyser Krzysztof Banaszek,
Anna Nowak, Anna Cieślak. Jan Kazimierz, Mariusz Bonaszewski. Prokurator Andrzej Ferenc. Dziennikarka Dorota Landowska. Barmanka Małgorzata Kaczmarska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Janusz Kukuła. Dziękujemy bardzo. A za tydzień będzie już luty. No i pierwsza lutowa premiera na naszej scenie to Wojna Światów 2050. Słuchowisko, którego twórcą jest międzynarodowy autorytet David Majrowicz. Do usłyszenia, Barbara Marcinik oraz Janusz Kukuła.